Dzień dobry! Nie wiem czemu zawsze tak robię, uwielbiam rzucać tymi mysteroboksami na lewo i prawo, a potem mam potłuczone kubki. Ale nieważne, słuchajcie, po drodze, jakie niosłam, spadły mi jakieś 10 razy, więc co miało się stłuc, to już się stłukło. Jest w ogóle dzisiaj strasznie gorąco, jestem cała... Dobra, słuchajcie, wypiszcie w komentarzach, jaka jest pogoda u was w mieście, ile macie stopni, skąd jesteście. Na przykład Białystok 33, takie klimaty. Wybaczcie mi, że są tak pognieciane te mystery boxy, ale po prostu niosłam je naprawdę tak, żeby nie spadły. Mam nadzieję, że czekaliście na mystery boxy, cieszycie się z odcinka, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie zostaw subskrypcję, jeśli jej jeszcze nie masz, bo lecimy jak torpedy rozpędzone, po 300k. Już mega niewiele nam brakuje, więc naprawdę liczę na was, liczę na to, że subskrybenci, którzy jeszcze nie mają tej subskrypcji, właśnie w tym momencie to zrobią. Dobra. Lecimy z tym. Z takich informacji technicznych to wydałam 100. Mam 3 duże mystery boxy po 2 dyszki każdy i 4 małe, każdy za 10 zł. I ja wiem, że to jest obraz nędzy i rozpaczy, że są to pewnie najbrzydsze mystery boxy w ogóle, jakie były na tym kanale, ale naprawdę docencie to, że próbowałam je nieść wszystkie naraz bez siatek, w ogóle spadały mi po drodze, ludzie mi je podawali. No i było to zabawne po prostu, zabawne było, a jak dzieciaki jakieś mnie widziały, to robiły tak wow, ile ona ma mystery boxów. Zacznę sobie, oj, od małego. Mam nadzieję, że w środku jakieś letnie nowości, totalnie genialne niespodzianki. Proszę, 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 nowa technika, już nie klejem, już nie taśmą. Teraz proszę państwa, pineski wjechały do mystery boxów. Uważajcie, żeby się nimi nie przyciąć, jak będziecie otwierać. Wow, co to jest, imitacja sorbetu cytrynowego w wafelku? O proszę, zarąbisty lód, który nigdy nie spadnie, bo trzyma się na lince. Tak powinni właśnie podawać lody. Przyznajcie się w komentarzach, komu kiedykolwiek spadła po prostu gałka loda albo lód, no i nie mogliście go zjeść, ale gdybyście mieli taką linkę, to byłoby wszystko dobrze. Ale uważajcie, wasza gałka sorbetu może polecieć w kosmos, zobaczcie, tu jest już bardzo wysoko. A nie, nie może polecieć w kosmos, bo jest na lince, super. Naprawdę tego potrzebowałam w swoim życiu. Lecimy dalej. Pragnę zauważyć, że jak na mystery boxa za 10 zł bardzo dużo tutaj jest rzeczy, czasem normalnie w takim boksie jest jedna, tutaj proszę. Myślałam, że to jest jakaś bańka wstańka, a to jest niby marker. Sprawdźmy, o co tu chodzi. Aha. No, co mam powiedzieć, takie rzeczy naprawdę tylko w Tigerze. Ja nie wiem, czasem mi się wydaje, że oni po prostu już kminią, jak stworzyć coś najbardziej absurdalnego. Dobra, założę się, że w Tigerze to wygląda tak. Siedzi sobie dział marketingu i myślą, słuchajcie, zrobiliśmy już wszystko, co jest przydatne i fajne. Czas na jak najbardziej absurdalne rzeczy po prostu. No i dali stażyście z marketingu do wymyślenia coś i on wymyślił jakby pisak, który jest myszą w sultannie. Oj, Martyna, ty naprawdę jesteś jakaś ograniczona. Że co, że mysz od razu to musi ser i podmiotło i tak, a ja to chciałam być markerem, okej? Okay? Trochę otwartego umysłu, Martyna. Nie, spoko, jakby, przepraszam, teraz mi głupio, mysz, marker to jest totalnie normalna sprawa w ogóle. Love note to self, czyli jakby miłosne liściki ode mnie do mnie. Ej, fajne, podoba mi się, będę może ludziom w ogóle na mieście. Słuchajcie, śledźcie mnie na Instagramie, Martyna.zabawa. Zrobię story z tego, że ludziom przyklejam gdzieś, nie wiem, coś pokminię, żeby poprawić ludziom po prostu humor, bo no powiedzcie, nie poprawiłby wam się humor, jakbyście znaleźli taką karteczkę przyczepioną gdzieś, nie wiem, do kurtki. Bardzo fajnie. Słuchajcie, to dopiero pierwszy mystery boxa. Zabawy nie ma końca. Tutaj proszę, była mysz, marker, a teraz mamy tutaj, nie mam pojęcia, żołoń z czułkami, ołówek. No genialne. Ja nie pytam. Ale wleciał kolejny mystery box. Widzę coś różowego, mięciutkiego i słodkiego, jak nie wiem, zobaczcie, taki króliczek. O, niby taki słodki królicek, ale jak... Oj. Mocno się przytulił, bo jest taki słodziutki, no, zobaczcie. Ej, fajnie, w ogóle taka opaska taka grzeje mi tutaj, w ogóle naprawdę czuję się, jakby ten królik mnie przytulał i to jest przeurocze. Coś, co uwielbiam w ogóle najbardziej w lato, to są właśnie insekty. Uwielbiam wchodzić
wchodzić w pajęczynę, albo jak mucha wlatuje mi do oka. Także dzięki Tiger za przypomnienie o tym, co kocham najbardziej na świecie. Ej, nigdy te małe mystery boxy nie były tak napakowane, nie? Party to do list. Ekstra, przyda mi się coś takiego, tutaj jest tak, wiecie, jakby do planowania imprezki, jakieś domówki, posiadówki, piżama, party, macie tutaj jakie kupić jedzenie, przekąski, dekoracje, jaka muzyka, jakie tańce w ogóle. Dobra, zamykam kanał i jak ktoś chce jakiś ślub, urodziny, przyjęcie, osiemnastkę, piszcie w komentarzach. Kochani, to nie koniec, widzę, że jakaś faza jest w Tigerze na piszące zwierzęta ogólnie, a nie, przepraszam, tutaj jest bambus w ogóle, bambus dostałam i głowę pandy, a wiecie co lubią robić pandy, nie? Jeść bambus. Patrzcie, jak go je. Szkoda, że nie idzie jej to do żołądka, tylko wychodzi tyłem głowy, ale dobra. Tak się niby śmieję, ale tak naprawdę cieszę się, że mam taką ostrzynkę głowy pandy. Wyobrażacie sobie, ktoś pyta mnie, ej, masz ostrzynkę? I mówię, no, masz. A oni, ojejku, ale fajna ostrzynka głowa pandy. Dobra, czas na jakiegoś giganta. Skoro w tych zadyszkę było tyle rzeczy, to ja nie mam pytań, ile tu będzie w środku. Pewnie mało właśnie, tak na opak. Ten boks jest tak duży, że mi się tu w kadrze w ogóle nie chce zmieścić. No i tak jak mówiłam, dla odmiany tutaj ma... A nie, przepraszam bardzo, jest dobrze, jest nieźle, jest dużo rzeczy. I jest taki tutaj, proszę, zeszyt, że niby zebra, ale taka fluorescencyjna. Podoba mi się, podobają mi się te kolory. Serio, ja przez te mystery boksy z Tigera, jak oglądacie je, to wiecie, że zawsze trafi mi się jakiś zeszyt. Naprawdę niedługo otworzę swój sklep z zeszytami. W ogóle jeśli szukacie pracy, to po prostu kupcie Mystery Boxa z Tigera, może was to zainspiruje. Na przykład teraz mogę być organizatorem ślubów, mogę otworzyć sklep z zeszytami, jakby perspektyw nie ma końca. A pamiętacie, na co jest faza? Na piszące zwierzęta. Tutaj mamy królicze ołówki, tak tematycznie. Proszę, ale nie, no w ogóle taki pokrowiec, taki pojemnik elegancki. Poza tym królikiem to chyba moja ulubiona rzecz z dzisiejszego odcinka. Póki co... O nie, mam coś, co przebija te wszystkie rzeczy razy 5. Jest to... A, myślałam, że zwykły klocek, ale to jest niezwykły klocek. To jest, słuchajcie, temperówka. Znowu dziwna temperówka. Tutaj mamy literkę L. To też jest dosyć ciekawe, nie? Myślę, że z taką temperówką też jest szansa na fame w klasie ogólnie. Oho, a co my tutaj mamy? Czy to kolejna temperówka? Nie! To jest gumka do ścierania, no bo to jest Tiger i wszystko musi być na opak. Jeśli myślisz, że coś jest temperówką, to tak naprawdę jest pewnie gumką do zmazywania i, uwaga, uwaga, uchwytem na długopis. A jak ktoś spyta was o gumkę do mazania i dacie mu to, to też będzie beka i fame murowany. Ej, dobra, 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 słuchajcie, tym się jaram na maksa. To jest w tym momencie najlepsza rzecz, folder. Znaczy jest to po prostu takie, wiecie, tutaj są folie i w nie można włożyć różne rzeczy, jakieś kartki, zdjęcia, w ogóle zrobić własną książkę, zeszyt. Notatnik jakby, no naprawdę, potrzebowałam czegoś takiego. Na razie to jest numer jeden odcinka, ale wy oczywiście piszcie, co jest waszym numerem jeden, bo możemy mieć różne zdania. A jeśli chodzi jeszcze o kwestie zawodowe, to na przykład mogę teraz zostać księgową. Zobaczcie, mam tutaj taki profesjonalny zestaw biurowy, wiecie, ołówki, zeszyt, tutaj folder, temperówka, gumka, w ogóle wszystko. Dobrze się bawicie? No ja mam nadzieję, bo jeszcze wiele przed nami. O, proszę, teraz taki... Na freestylu. Wow! Akcesoria dla dzieci. Okej, to są takie jakby, nie wiem, chyba klocki do złożenia, żeby tworzyć z nich postacie, że możecie, wiecie, różne konfiguracje po prostu zamienić ich czapkami, wąsami. Dobra, nie chcę mi się tego składać, ale to zrobię. Specjalnie dla was. Zostaw łapkę w górę za to. Dzięki. Spojrzałam sobie jeszcze raz na opakowanie i w sumie tutaj powinna być plastelina, w sensie jakby te rzeczy wkłada się w plastelinę i sobie tak można wtedy stworzyć jakąś postać, a bez plasteliny to ani róż, ani dołączyli do zestawu, no świetnie. Może nie ma plasteliny, ale jest magiczny piasek. Wygląda trochę jak jakaś gąbka do kąpieli. Oj, oj, uuu, dziwny. Nie, no takiego czegoś to ja nie miałam w rękach w ogóle. To nie jest podobne do niczego, ani do slajma, ani do piasku kinetycznego w ogóle. Naprawdę dziwne i magiczne i relaksujące. Fajne. Ale nie ma czasu na jakieś ugniatanie, bo tutaj mam chyba nic. Myślałam, że to jest jajko niespodzianka, a to są marakasy. Czyli co, jednak kariera muzyczna. Kolejny wielki mystery box, który wygląda jakby był po wielu przejściach. No i był, w sumie był. A w środku... Co?
Chyba coś musiałam im po drodze wypaść. Dwie dychy za dwie rzeczy. Ale czekajcie, wybaczę Mystery Boxowi, jeśli to jest wachlarz. Bo jest mi bardzo gorąco, ale niestety to nie wachlarz. To kolorowa linijka, w sumie piękna, śliczna. We wszystkich kolorach tęczy. Podoba mi się, dobra, jednak nie jestem zła. I co tu mamy? Fantazyjne kostki. Okej. Okay. W środku mam tutaj różne kostki, a instrukcja zabawy jest taka. Rzuć kostkami, pójdź wodze fantazją. Opowiadajcie historię na podstawie motywów wskazanych przez kostki. Możecie opowiadać historię na zmianę lub zorganizować historyjkową sztafetę, w ramach której będziecie kolejno kontynuować opowiadanie tej samej historii. Grać można przy użyciu wszystkich 6 kostek lub kilku z nich. Okej, no dobra. Z tego, co wypadło, muszę teraz opowiedzieć historię. Uwaga, w kolejności randomowej. Oh my god. Dobra, mam zegar, serce, choinkę, ptaszka, kotka i herbatkę. Ej, dobra, to jest proste. Nadeszła wyjątkowa pora w roku, czyli walentynki. Akcja dzieje się w lesie. Żył tam sobie ptaszek i kotek, które od zawsze bardzo się kochały i w końcu postanowiły wybrać się na randkę do kawiarni. Koniec. Oceniajcie od 1 do 10 tą historię. Myślę, że poszło mi to dosyć sprawnie i że będą same dziesiąteczki w komentarzach. Dziękuję. Dobra, naprawdę fajne kostki. Będę brała na każdą imprezę teraz i zobaczymy. Też na story może czasem coś wrzucę, jak jacyś moi znajomi wymyślają historię z kostkami, więc naprawdę warto mnie tam śledzić. Lecimy dalej. I przypominam tak jeszcze, sorry, nie wkurzajcie się, ale jeśli jeszcze nie ma ktoś tutaj subskrypcji, a wiem, że wielu z was nie ma, bo 50% oglądających moje filmy nie ma klikniętej subskrypcji. O nie, teraz na pewno nie klikniecie przez tą głupią powtórkę. Nie, żartuję. Dam to w prezencie po prostu jakiemuś kuzynowi czy coś. Mam tu jeszcze więcej magicznego piasku, ale nie otworzę go teraz. Zachowam sobie na potem, on jest taki śmieszny w dotyku, że musicie naprawdę tego spróbować. Jest w kolorze Tigera, proszę, proszę, elegancko. I kolejny Maracas, czy coś takiego. Nadszedł ten moment, moi drodzy. Ostatni box. Jeśli chcecie, żebym częściej otwierała Mystery Boxy na tym kanale, zostawcie pod tym filmem 20 tysięcy łapek w górę, a ja zabieram się za to ostatnie pudełko. Czemu to musi się tak szybko kończyć? Tutaj rozrywam je w taki awangardowy sposób, żeby wszystko ująć. I zobaczcie, akurat jest koniec szkoły i słuchajcie, nawet nie muszę iść na żadne studia, żeby dostać tą czapkę, bo ja wiem, że niektórzy idą na studia, żeby dostać właśnie taką czapkę, a ja słuchajcie, nie muszę, bo Tiger dał mi wykształcenie wyższe. A przynajmniej taką iluzję, no. Fajnie, fajnie. Aha, tutaj widzę, że będzie coś ekstra. O rany. Nie, nie, szczerze w tym odcinku jest tyle super rzeczy, że nie jestem totalnie w stanie stwierdzić, która była najlepsza. Wy musicie to zrobić, błagam, pomóżcie, bo naprawdę same super rzeczy. Proszę tutaj kolejne do organizacji, czyli jednak kariera księgowej, ale takiej wiecie, zabawowej księgowej, tutaj z takim notesem, proszę, który jest zmienne cekiny, jest takim zamiast zegarka pluszowy króliczek, no ale to jest właśnie świat Martyny Zabawy. I ostatnia rzecz. Ale profesjonalny zestaw artykułów biurowych. Tak, dobra. To postanowione. Biuro Martyny Zabawy. Jak macie jakąś sprawę do mnie, to piszcie w komentarzu, a moja asystentka się tym zajmie. Dobra, tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny film. Dzięki bardzo, że byliście. Zostawcie łapkę w górę i suba i do zobaczenia. Buziaczki, pa pa.